No ja myślę, że życie szkoły, że ja myślę, że jakieś najważniejsze wydarzenia aktualne w kraju, w Europie, prawda? Czyli należy wyjść poza. Ja myślę, że można wyjść. Szkoła jest poza. Można wyjść. Ja myślę, że coś, co się zbliża gatunkowo do recenzji z popularnej w danym momencie książki, popularnego filmu, popularnej sztuki, sztuki teatralnej. Bardzo, bardzo. Zwróciłem uwagę na piękną i funkcjonalnie absolutnie do zaakceptowania modyfikację stałego wyrażenia miłość od pierwszego wejrzenia. Abyście tu napisali miłość od pierwszego słyszenia. Bardzo to jest dobre. Przypomina mi to taki żart frazeologiczny nieżyjącego już znakomitego krytyka literackiego, filmowego, ale on się też na wspaniale na piłce nożnej. Mój rówieśnik, niestety już dawno nie żyje, Krzysztof Mędrak. I on kiedyś, pamiętam, napisał coś o kolegach po długopisie. No coś pięknego, jest taki sprawiedliwy kolega po piórze, no ale wiadomo, że pióro nam odeszło właściwie w przeszłość, kto dzisiaj tylko się piórem posługuje, papież, prezydent, kiedy podpisuje jakiś dokument państwowy, a my sięgamy po długopis, prawda? Czy może być taki nasz kolega po komputerze? No normalnie, no teoretycznie, natomiast a propos komputera. Wie pani, kiedy lat temu, powiedzmy 20, jeden z moich nauczycieli, później starszych kolegów, który już jest niestety nieżyjący, oddawał recenzję pracy doktorskiej do dziekanatu. No i myśmy przecież lata całe pisali ocena pracy doktorskiej Janiny Kowalskiej pod tytułem tak tego maszynopis stron 320. A profesor Siciński, bo o nim mówię, zdecydował się jako pierwszy napisać recenzja pracy doktorskiej stron tyle. Wrocław 1990, komputeropis stron 280. Pierwszy raz maszynopis zamienił na komputerowy. Myśmy byli tacy troszkę zdziwieni, on się sam z tego swojego pomysłu słowotwórczego śmiał. Dzisiaj, proszę Pani, w roku 2010 nie znajdą Państwo w dziekanacie recenzji, która by posługiwała się formułą maszynopis. Wszyscy o komputeropisie piszemy. Ale wczoraj spotkałam kalkę. Tę kalkę, którą tego. Pani, ten poprzemian cywilizacyjny jest tak wielki, że ja przed paroma miesiącami jak zziany pies latałem po Wrocławiu, bo musiałem mieć dyskietkę, bo pewne wydawnictwo trochę konserwatywne, przepraszając mnie za to, ale jednak błagało mnie, żebym ja żeby temu wydrukowi komputerowemu towarzyszyła też dyskietka. I dopiero na ostatnim piętrze Galerii Dominikańskiej jakiś młody sprzedawca, niewiele starszy od pani, gdzieś tam na najwyższej półce ostatnią paczkę dyskietek mi za 6 zł, prawda? Tego. No nie na razie. Proszę bardzo, dyskietka na naszych oczach stała się, no, najwyższa. Już są płyty.